Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, teraz i na wieki. Tym pozdrowieniem, moi drodzy bracia i siostry, wychwalamy naszego Pana. On jest tym, który sprawia, że my, chrześcijanie, możemy z niezachwianą wiarą, silną nadzieją i ożywiającą miłością tu, dzisiaj i zawsze iść prostą drogą zbawienia do domu Ojca Niebieskiego i naszego domu w niebie. Oddajemy Mu chwałę i cześć przez to zawołanie, którym my, chrześcijanie i katolicy, przyzwyczailiśmy się pozdrawiać. Jesteśmy wdzięczni naszemu Bogu, że dał nam swojego jednorodzonego Syna i tenże jednorodzony Syn odkupił nas, zapłaciwszy cenę zadośćuczynienia za nasze grzechy swoją przelaną krwią i śmiercią na drzewie krzyża, a przez co nas zbawił. To każdy z nas, ja i ty, mój drogi bracie i siostro, popełniamy grzechy. Popełniali je nasi przodkowie i niestety popełniać je będą nasi następcy, bo nasza ludzka natura jest skażona i zraniona. Wirus słabości do popełniania grzechu jest w nas. Dlatego też Pan nasz Jezus Chrystus zapłacił cenę odkupienia za nas od złego, od diabła, abyśmy mogli być zbawieni, a zatem wolni od ciążącej na nas karze piekła, a tak wolni, abyśmy mogli żyć na wieki w domu naszego Ojca Niebieskiego razem ze wszystkimi świętymi. Przez swoje zmartwychwstanie Chrystus przypieczętował tę dobrą nowinę o odkupieniu i zbawieniu na zawsze. Jesteśmy zbawieni, jesteśmy odkupieni. Co za wspaniały dar, co za wspaniała wiadomość. A zatem wesołych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, moi bracia i siostry. Wesołego Alleluja. Niech ta dobra nowina, dobra wiadomość kieruje nasze oczy ku naszemu zmartwychwstałemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Niech nasze serca podążają w tymże samym kierunku i niech roznieca się w nich radość z przekonania, że ten kierunek prowadzi nas do domu naszego i domu niebieskiego Ojca, gdzie On, Jezus Chrystus, siedzący po prawicy Ojca, wschodzące słońce nowego stworzenia, przygotował dla nas miejsce wiecznego szczęścia. Niech nasza silna wiara w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego upewni nas, pielgrzymów podróżujących drogą Kościoła ku niebu, o właściwym kierunku obranego chrześcijańskiego życia. Niech prawdziwa miłość rozszerza nasze chrześcijańskie życie tak bardzo, abyśmy nie mogli zatrzymać tej dobrej nowiny tylko dla siebie, ale aby ona przynaglała nas do wyjścia na spotkanie i dzielenia się tą nowiną o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym w praktyczny sposób, tak jak naucza Święty Kościół Matka Nasza z naszymi bliźnimi. Niech utwierdzi w nas niezachwianą nadzieję, że Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie jest obecny w każdym momencie naszego życia, teraz i wieczności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, teraz i na wieki. Wesołego Alleluja, bracia i siostry. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał.